Algernon Blackwood Wierzby Część druga Chwilę potem ciało znów obróciło się na falach i skryło w nich w okamgnieniu, pogrążając się w głębinie. Na no Boga! To, to przecież wydra! Zawołaliśmy obaj ze śmiechem. To była wydra! Żywa i najwyraźniej właśnie polowała, niemniej jednak z daleka wyglądała jak zwłoki topielca obracane przez rwące fale. Niebawem zwierzę znów się pojawiło, a gdy wyłoniło się z głębiny, ujrzeliśmy jego czarną skórą wilgotną i błyszczącą w promieniach słońca. Kiedy wracaliśmy do obozu z naręczem drewna na opał, wydarzyło się coś jeszcze, co ponownie przyciągnęło nas na piaszczysty brzeg. Tym razem rzeczywiście ujrzeliśmy mężczyznę płynął czółnem. Nieduża łódka stanowiła na Dunaju zgoła pospolity widok, lecz na tym od ludzi w porze powodzi było to coś tak niespodziewanego, że potraktowaliśmy to jak naprawdę wielkie wydarzenie. Staliśmy więc i patrzyliśmy w milczeniu. Czy to za sprawą padających pod kątem promieni słońca, czy ich refleksów odbitych od powierzchni rzeki, ale nie byłem w stanie należycie skupić wzroku na przepływającej opodal postaci. Wydawało mi się, że był to mężczyzna, stojący sztywno na czymś, co przypominało płaskodenną łódkę, sterowaną za pomocą długiego wiosła i płynący prądem z dużą prędkością wzdłuż przeciwległego brzegu. Patrzył on w naszą stronę, ale z uwagi na sporą odległość i oślepiające promienie słońca, nie byliśmy w stanie zorientować się, co właściwie mówił i robił. Wydawało mi się, że coś do nas woła i próbuje wykonywać rękoma jakieś gesty. Jego głos dochodził do nas przez wodę, mocno zniekształcony za sprawą porywistego, zawodzącego wiatru. Muszę przyznać, że w całym tym zdarzeniu, nagłym pojawieniu się nieznajomego mężczyzny w czółnie, jego rozpaczliwym wołaniu i gestach, było coś przesadnego i niepokojącego. On się żegna, zawołałem. Czyni znak krzyża, zobacz. Znów się przeżegnał. Chyba tak, przyznał szwed, osłaniając oczy dłonią i odprowadzając mężczyznę wzrokiem. Po chwili już go nie było rozpłynął się wśród morza wierz przy zakolu rzeki, gdzie promienie słońca zmieniały gąszcz krzewów wielką szkarłatną ścianę przecudnej urody. Pojawiła się także mgła i powietrze zatraciło swą zwyczajową przejrzystość. Ale co on u licha robi o zmierzchu na wyzbranej rzece? Pytałem z głupia frant. Dokąd płynie o tej porze i co miały znaczyć te jego gesty i wołania? Czy twoim zdaniem starał się ostrzec nas przed czymś? Zauważył dym z ogniska i wziął nas za duchy, zaśmiał się mój towarzysz. Ci Węgrzy wierzą w rozmaite banialuki. Pamiętasz tę sklepikarkę z Presburga, ostrzegającą nas, żebyśmy nie przybijali do żadnej z tych wysepek, ponieważ należą one rzekomo do istot i z innego świata? Przypuszczam, że ci prości ludzie wierzą we wróżki, wilkołaki, w demony, zapewne też. Wieśniak płynący łódką po raz pierwszy w życiu musiał zobaczyć ludzi na jednej z tych wysp, dodał po krótkiej przerwie, i śmiertelnie go to przeraziło. Szwed mówił bez większego przekonania, a w jego zachowaniu brakowało czegoś nieodłącznego. Zauważyłem tę zmianę, gdy tylko się odezwał, choć nie potrafiłem sprecyzować swojej obserwacji. Gdyby mieli dość wyobraźni, zaśmiałem się w głos, pamiętam, że próbowałem mówić najgłośniej, jak potrafię, mogliby zaludnić to miejsce panteonem starych bóstw. Rzymianie musieli założyć w tych okolicach całe mnóstwo kapliczek i świętych gajów poświęconych bóstwom żywiołów. Na tym zakończyliśmy ten temat i zabraliśmy się za przyrządzanie gulaszu, gdyż mój towarzysz był z natury małomówny. W gruncie rzeczy cieszyłem się, że nie odznaczał się bujną wyobraźnią. Jego solidna, konkretna, praktyczna natura wydała mi się teraz wyjątkowo potrzebna i pocieszająca. Na tym człowieku można było polegać. Potrafił pokonywać najbardziej strome kaskady, jak urodzony Indianin, przepływać pod niskimi mostami i omijać groźne wiry, jak żaden inny znany Mi Biały. Był urodzonym kompanem na niebezpieczną wyprawę, prawdziwą ostoją siły i rozsądku w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Spojrzałem na jego silne oblicze i jasne, kręcone włosy, gdy tak szedł obok mnie. Uginając się pod naręczem drewna, niósł dwa razy tyle co ja, jaż odetchnąłem z ulgą. Tak, z całą pewnością cieszyłem się, że Szwed był taki, jaki był, a jego słowa nigdy nie zawierały dwuznacznych podtekstów. Szwed zawsze mówił to, co myślał, i nic poza tym. Poziom rzeki wciąż się podnosi, do to jakby pogrążony w myślach, z głośnym sapnięciem upuszczając niesione drewno na opał. Jak tak dalej pójdzie, za dwa dni ta wyspa znajdzie się całkiem pod wodą. Chciałem, żeby ten wiatr ustał, powiedziałem. Rzeka mnie nie martwi. Powodzią faktycznie się nie przejmowaliśmy. Mogliśmy wynieść się stąd w 10 minut, a im więcej wody, tym lepiej. Oznaczało to szybszy i silniejszy prąd, pozwalający na uniknięcie bliższego kontaktu ze zdradzieckimi miliznami, które po powielokroć groziły rozdarciem dna naszego czółna. Wbrew naszym oczekiwaniom wiatr nie ucichł z nadejściem zmierzchu. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej przybrał na sile, zawodząc jak potępione dusze i kołysząc wierzbami wokoło jak źdźbłami traw. Towarzyszyły temu od czasu do czasu odgłosy przewodzące na myśl huk dział przepełniające wyspę i rzekę wrażeniem niezmąconej zagadkowej mocy. Kojarzyły się one z dźwiękami, jakie musiała wydawać nasza planeta, jakie słyszelibyśmy przepływając obok niej w kosmosie. Dobrze, że niebo było bezchmurne i niebawem po jego wschodniej stronie pojawił się księżyc w pełni. Łagodny blask spowił rzekę i równinę pełną wierzb, srebrzystą poświatą. Leżeliśmy na piasku przy ognisku, Paląc, słuchując się w odgłosy nocy i rozmawiając o podróży, którą mieliśmy za sobą, oraz o tym, co nas jeszcze czekało. Mapa leżała rozłożona u wejścia do namiotu, ale z uwagi na silny wiatr, trudno ją było studiować. I koniec końców opuściliśmy płachtę przy wejściu i zgasiliśmy latarnię. Palić mogliśmy przy samym świetle ogniska, Widzieliśmy się wyraźnie nawzajem, a w górze nad nami, jak w fajerwerki, unosiły się snopy iskier. Kilka jardów dalej rzeka syczała i bulgotała, czasem słychać też było głuchy łoskot i plusk kolejnego fragmentu brzegu, oderwanego przez rwącą rzekę i wpadającego do wody. Zwróciłem uwagę, że rozmawialiśmy głównie o odległych miejscach i wydarzeniach z naszego wcześniejszego pobytu w Schwarzwaldzie lub podejmowaliśmy tematy niezwiązane z naszym obecnym położeniem, o teraźniejszości. Mówiliśmy tylko tyle, ile było konieczne. Zupełnie jakbyśmy za sprawą umowy postanowili unikać dysputy dotyczącej tej wysepki i tego, co się z nią wiązało. Nie wspomnieliśmy ani słowem o wydrze, ani mężczyźnie w łódce, choć zwykle takie tematy zajmowały nam większą część wieczoru. Wszędzie, tylko nie tutaj. Niedostatek drewna na opał sprawił, że koniecznością było jak najdłuższe podsycanie ognia. Wiatr bowiem, który owiewał nam dymem twarze gdziekolwiek siedzieliśmy, równocześnie zapewniał silny z konieczności przeciąg. Na zmianę wyruszaliśmy w mrok po drewno do ogniska, a ilości, jakie przynosił szwed, zawsze sprawiały, że czułem się, jakbym na znalezienie swojej porcji zmitrężył zbyt wiele czasu. Bo, choć nie lękałem się samotności, odnosiłem wrażenie, że oto znów przyszła kolej na mnie i musiałem wędrować między krzewami lub brnąć po śliskich, piaszczystych brzegach skąpanych w świetle księżyca. Długa Całodzienna bitwa z wichurą i wodą, ale jakąż wichurą i jaką wodą, wyczerpała nas obu i postanowiliśmy ułożyć się wcześniej na spoczynek. Żaden z nas jednak nie skierował się do namiotu. Leżeliśmy przy ognisku, dokładając do ognia, gawędząc o tym i owym, zerkając na otaczające nas krzewy wierzb i wsłuchując się w grzmiące odgłosy wiatru i rzeki. To odludne miejsce zaczynało dawać nam się we znaki. Cisza zaś, która zrazu wydawała się zwyczajna, sprawiała, że zakłócające ją rozmowy po pewnym czasie brzmiały sztucznie i podejrzanie. Czułem, że w tym zakątku świata, gdzie dominowały odgłosy żywiołów, bardziej adekwatną formą porozumiewania się był szept, a głos ludzki jako taki wydawał się całkiem nie na miejscu. Mógłbym to porównać z głośną rozmową w kościele albo w jakimś innym miejscu, gdzie były one niedozwolone, a może wręcz niebezpieczne, zwłaszcza gdyby usłyszał je ktoś lub coś, co było do nas wrogo nastawione. Śmiem twierdzić, że osobliwość tej samotnej, odludnej wysepki, otoczonej milionem wieżb, Nawiedzanej przez huraganowe wiatry i zalewane falami wezbranej rzeki, dotknęły głęboko nas obu. Nie stanęła dotąd na niej ludzka stopa, a mimo to wyspa ta była tu, skąpana w blasku księżyca, niepodatna na działania człowieka, leżała na pograniczu między światami, na granicy łączącej nasz świat z innym, obcym, Zamieszkałem jedynie przez wierzby. I ich dusze. I oto my pochopnie ośmieliliśmy się najechać ten świat i wykorzystać go dla swoich celów. Coś więcej aniżeli moc tej tajemnicy przepełniła moją duszę, gdy tak leżałem na piasku, zwrócony stopami w stronę ogniska i pomiędzy liśćmi spoglądałem w gwiazdy. Stałem, by po raz ostatni przynieść opał do ogniska. Kiedy się wypali, rzuciłem stanowczo, idę do namiotu. Mój towarzysz obserwował mnie leniwie, jak znikałem wśród głębokich cieni. Jak na człowieka bez wyobraźni, za jakiego go uważałem, tej nocy wydawał się wyjątkowo wyczulony, niezwykle wrażliwy, otwarty na wrażenia inne niż te, których dostarczają nam nasze zmysły. Jego także dotknął urok i dojmująca samotność tego odludnego miejsca. Pamiętam, że nie byłem zbytnio zadowolony dostrzegając w nim tę drobną zmianę i zamiast zabrać się od razu za zbieranie patyków, udałem się na odległy cypel wysepki, gdzie z uwagi na silniejszy blask księżyca i prąd rzeczny miałem większe szanse znaleźć to, czego szukałem. Nagle zapragnąłem być sam. Znów ogarnęło mnie to dziwne, niewytłumaczalne uczucie, które pragnąłem zidentyfikować i zgłębić. Kiedy dotarłem na piaszczysty cypel sterczący wśród fal, czar tego miejsca prawie wywołał u mnie szok. Byle pejzaż nie byłby w stanie wzbudzić we mnie równie silnych emocji. Tu w grę wchodziło coś więcej, coś niepokojącego. Powiadłem wzrokiem po wzburzonych falach, patrzyłem na szepczące wieżby, usłyszałem niecichnące ani na chwilę zawodzenie wiatru, i wszystko to razem i z osobna przepełniło mnie bliżej niesprecyzowanym lękiem. Przede wszystkim wieżby. One bowiem bez przerwy paplały i plotkowały między sobą, niekiedy wybuchały śmiechem lub piskliwym wrzaskiem, kiedy indziej wzdychały donośnie i głęboko. To wszakże, co robiły, przynależało do sekretnego życia tej ogromnej równiny, którą zamieszkiwały. A była ona całkiem obca w porównaniu ze światem, jaki znałem, w którym funkcjonowały rozszalałe, lecz ogólnie dobrotliwe żywioły. Przywodziły mi na myśl gromadę istodiznego planu istnienia wywodzących się z całkiem innej gałęzi ewolucyjnej, rozprawiających o sekretach znanych jedynie im. Patrzyłem, jak poruszają się nieustannie, kołyszą dziwacznie tymi wielkimi, zdrewniałymi czerepami i wymachują liśćmi, nawet gdy nie było wiatru. Poruszały się same, jakby były żywe, a ich widok wzbudzał we mnie jakieś przerażające skojarzenia i mroził krew w żyłach. Stały tam w blasku księżyca, niczym olbrzymia armia otaczająca nasze obozowisko, potrząsając zuchwale srebrzystymi włóczniami i szykując się do ataku. Psychologia miejsc, przynajmniej jeżeli chodzi o osoby oznaczające się bujną wyobraźnią, bywa bardzo żywa i wyrazista, zwłaszcza w przypadku wędrowców, są oni w stanie na podstawie obserwacji danej okolicy stwierdzić, czy są w niej mile widziani, czy raczej uważa się ich za intruzów. Z początku. Nie jest to aż tak oczywiste z uwagi na takie absorbujące czynności jak rozbicie namiotu czy przygotowanie posiłku, ale już w pierwszej wolnej chwili, zazwyczaj po kolacji, staje się to na tyle wyraźne, że można zauważyć pewne charakterystyczne oznaki. W przypadku obecnego obozowiska jedno było dla mnie oczywiste: byliśmy intruzami. Przybywaliśmy na tym terenie bezprawnie. Nie chciano nas tutaj. Gdy tak stałem i patrzyłem, poczułem otaczającą mnie aurę niepohamowanej wrogości. Znaleźliśmy się na granicy obszaru, gdzie nasza obecność była niepożądana. Jeżeli chodziło tylko o jeden noslek, może popatrzono by na naszą obecność przez palce, ale gdyby nasz pobyt miał się przedłużyć, nie na wszystkie bóstwa lasów i dzikich ostępów nie byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy kiedykolwiek wylądowali na tej wysepce i nasza obecność uznana została za niepożądaną wierzby były przeciwko nam. Takie właśnie dziwaczne myśli i osobliwe fantazje, zrodzone nie wiadomo skąd wypełniły mój umysł, kiedy stałem na cyplu nasłuchując. Co by było, zastanawiałem się, gdyby się okazało, że wszystkie wieżby wokoło są tak naprawdę żywe, gdyby nagle poderwały się jak rój żywych istot, podległych bóstwom, których terytorium naruszyliśmy i ruszyły ku nam od najodleglejszych moczarów i trzęsawisk w mroku nocy, a potem opadły na tę wyspę. Gdy tak na nie patrzyłem, nie trudno mi było wyobrazić sobie, że faktycznie się poruszały, to podkradały się bliżej, to nieznacznie się wycofywały zbitą, zwartą masę. Wrogie, czekające na silniejszy podmuch wiatru, który w końcu pchnie je do działania. Mógłbym przysiąc, że ich wygląd i położenie nieznacznie się zmieniły. Szeregi wydawały się bardziej zwarte i liczniejsze. Gdzieś w górze rozległ się melancholijny, piskliwy krzyk nocnego ptaka, a ja nagle niemal straciłem równowagę, gdy fragment nasypu, na którym stałem, naruszony przez rzekę, zarwał się i z pluskiem wpadł do wody. Cofnąłem się w ostatniej chwili i ruszyłem na dalsze poszukiwanie opału. W duchu, śmiejąc się z siebie i osobliwych rojeń, które przepełniły mój umysł i owładnęły nim jak za sprawą silnego czaru. Przypomniałem sobie uwagę Szweda o tym, że zaraz z samego rana ruszymy w dalszą drogę. Nawiasem mówiąc, w pełni się z nim pod tym względem zgadzałem. I nagle odwróciłem się gwałtownie. By ujrzeć mego towarzysza stojącego tuż przede mną, był naprawdę blisko. Ryk żywiołów zagłuszył odgłos jego kroków. – Długo cię nie było! – zawołał, przekrzykując jęk w wichury. – Pomyślałem, że coś ci się stało! – jednak coś w tonie jego głosu. Oczach i w wyrazie twarzy przemówiło do mnie w sposób o wiele bardziej wyrazisty, aniżeli wypowiadane przezń słowa, i w jednej chwili zdałem sobie sprawę, co było prawdziwym powodem jego nagłego przybycia. Najwyraźniej czar tego miejsca dotknął także jego duszę, i Szwed uznał, że nie chce zostać w obozowisku sam. Rzeka wciąż się podnosi, zawołał, wskazując wezbrany nurt w blasku księżyca, a wiatr jest po prostu straszny. Zawsze mówił to samo, ale to zawarta w tonie głosu tęsknota za towarzystwem przydała wagi jego słowom. Na szczęście, odkrzyknąłem, nasz namiot znajduje się w zagłębieniu terenu. Myślę, że powinien wytrzymać. Dorzuciłem coś o kłopotach ze znalezieniem drewna na opał, gwolił sprawiedliwienia mojej nieobecności, ale wiatr zagłuszył moje słowa, zanosząc je na drugi brzeg rzeki. Tak więc Szwed nie mógł ich usłyszeć i tylko spojrzał na mnie z pomiędzy gałęzi, kiwając lekko głową. – Będziemy mieli szczęście, jeśli uda się nam wydostać stąd cało – zawołał. I pamiętam, że byłem na niego wściekły, już ubrał myśli będące także moimi w słowa. Zbliżało się coś złego. Szykowała się jakaś straszliwa katastrofa. Nie po raz pierwszy miałem tego rodzaju przeczucia. Wróciliśmy do ogniska i dorzuciliśmy ostatnią porcję chrustu, aby lepiej się rozpaliło. Posiedzieliśmy na zmianę przy ogniu. Gdyby nie wiatr, upał byłby nie do zniesienia. Powiedziałem o tym na głos i pamiętam odpowiedź przyjaciela, mówiącego, że wolałby raczej lipcowy upał niż ten diabelski wicher. Przyszykowaliśmy wszystko na noc. Czółno odwrócone do góry dnem, położyliśmy obok namiotu. Pod kanu włożyliśmy dwa żółte wiosła. worek z prowiantem zawiesiliśmy na jednej z wierzb, a pomyte naczynia umieściliśmy z dala od ogniska, by móc z nich skorzystać rano przy śniadaniu. Zgasiliśmy ognisko, przysypując żar i popiały piaskiem, po czym wpełzliśmy do namiotu. Kłachta przy wejściu była uniesiona i wyglądając na zewnątrz widziałem gałęzie wierzb, gwiazdy i srebrzysty blask księżyca. Falujące wierzby i silne podmuchy wiatru atakujące nasze małe schronienie były ostatnią rzeczą, jaką zapamiętałem, nim ogarnął mnie sen, przynosząc ze sobą aksamitny, miękki mrok zapomnienia. Nagle się obudziłem i ze swego posłania na piasku spojrzałem w kierunku wejścia do namiotu. Zerknąłem na zegarek przypięty do płótna i w świetle księżyca zauważyłem, że było już po dwunastej. Nastał nowy dzień, zatem musiałem przespać kilka godzin. Szwed wciąż spał obok mnie. Wiatr zawodził, tak jak wcześniej, poczułem dziwny ucisk pod sercem i narastający niepokój. Czułem, że w pobliżu działo się coś niedobrego. Usiadłem i gwałtownie rozejrzałem się dokoła. Drzewa kołysały się jak szalone pod wpływem podmuchów wiatru, ale nasz niewielki, płócienny namiot znajdował się w bezpiecznym zagłębieniu terenu i wichura nie czyniła mu żadnej szkody. Niepokój jednak nie minął, wyczuwałem się więc cicho z namiotu, aby nie obudzić mego towarzysza. Ogarnęła mnie dziwna ekscytacja. Przemieszczając się na czworakach, wypełzłem do połowy z namiotu, gdy wzrok mój padł na wierzchołki krzewów naprzeciwko ich falujące liście, układające się w powietrzu w osobliwe kształty. Przykucnąłem i patrzyłem z uwagą. To było bez wątpienia niewiarygodne, ale dokładnie naprzeciw nieco powyżej mnie wśród wierzb. Widać było nieokreślone kształty, gałęzie zaś kołyszące się na wietrze zdawały się łączyć, otaczając owe kształty, tworząc osobliwe, przeraźliwe sylwetki, zmieniające się w okamgnieniu w blasku księżyca. Ujrzałem te przedziwne istoty zaledwie o pięćdziesiąt stóp przede mną. W pierwszej chwili Miałem ochotę obudzić mego towarzysza, aby on również je zobaczył, ale coś sprawiło, że się zawahałem. Uświadomiłem sobie, że nie chcę, by ktokolwiek potwierdził moje spostrzeżenia i siedziałem tak w całkowitym bezruchu, patrząc przed siebie oczyma pełnymi zdumienia i dezorientacji. Nie spałem. Pamiętam, że powiedziałem sobie, iż to nie sen. Te olbrzymie postacie stały się nagle bardzo wyraźnie widoczne ponad wieszołkami wierzb. Ogromne, o barwie spiżu, poruszające się całkiem niezależnie, w inny sposób niż gałęzie krzewów. Ujrzałem je wyraźnie i teraz, gdy przyglądałem się im z nieco większym opanowaniem, stwierdziłem, że były o wiele większe od ludzi, a coś w ich wyglądzie świadczyło, że nie są to istoty ludzkie. Z całą pewnością nie było to złudzenie wywołane przez kołyszące się gałęzie wierzb skąpane w blasku księżyca. Poruszały się niezależnie, w całkiem innym tempie. Unosiły się w górę nieprzerwaną strugą od ziemi ku niebu i znikały zupełnie zlewając się z czernią nieboskłonu. Łączyły się i mieszały ze sobą wzajemnie, tworząc jedną wielką kolumnę. Ja zaś ujrzałem, że ich kończyny i ciała stapiały się i wypływały z siebie nawzajem, tworząc wężowy wir, który kołysał się i falował spiralnie, jak wierzchołki targanych wichórą drzew. Te płynne kształty były nagie. Mijały krzewy, przepływając nad nimi tak nisko, że niemal dotykały ich liści, by wzbić się żywą, wierującą strugą w niebiosa. Nie widziałem ich twarzy. Istoty te bez przerwy unosiły się ku górze, kołysząc się majestatycznie, ich skóra miniła się barwą spiżu. Patrzyłem, usiłując odegnać od siebie tę wizję. Przez dłuższą chwilę Byłem przekonany, że te stwory lada moment znikną. Muszą zniknąć, rozpływając się w falowaniu gałęzi, okazując się jedynie zwykłym złudzeniem optycznym. Poszukiwałem jakichś dowodów na ich prawdziwość, choć przez cały czas w głębi duszy przeczuwałem, że znane mi standardy rzeczywistości uległy przewartościowaniu. Im dłużej patrzyłem, tym bardziej byłem pewien, że te postacie były prawdziwe i żywe, choć być może nie w znaczeniu rozumianym przez biologów i pozwalającym na ich sfotografowanie. Nie czułem lęku, a raczej nieznane mi dotąd zdumienie i ożywienie. Miałem wrażenie, że patrzę na personifikację mocy żywiołów obecnych w tej nawiedzonej, pierwotnej okolicy. Nasze przybycie uaktywniło działające w tym miejscu potęgi. To my wywołaliśmy te zakłócenia, a w moim umyśle jęły pojawiać się dziesiątki historii legend o duchach i bóstwach, znanych i czczonych od zarania dziejów do dziś w różnych zakątkach świata. Zanim jednak udało mi się dojść do jakichś rozsądnych wniosków, coś skłoniło mnie, abym całkiem wypełzł z namiotu i wstał. Poczułem pod gołymi stopami ciepłą jeszcze ziemię. Wiatr omiótł moją twarz i zmierzwił włosy, uszy wypełnił ryk wezbranej rzeki. Wiedziałem, że to wszystko dzieje się naprawdę. Zdobyłem dowód potwierdzający, że moje zmysły funkcjonowały prawidłowo. Mimo to, postacie wciąż wznosiły się z ziemi ku niebu bezgłośnie, majestatycznie olbrzymią spiralą pełną gracji i mocy, której widok przepełnił mnie głęboką pokorą i nabożnością. Miałem chęć paść na ziemię i ukorzyć się przed tym widokiem. Pragnąłem oddać cześć tym istotom. Być może za parę chwil tak właśnie by się stało, gdy nagle podmuch wiatru uderzył we mnie z taką siłą, że niemal przewróciłem się i upadłem, bo w brutalny sposób pozwoliło mi otrząsnąć się z odretwienia. Zyskałem w każdym razie inną perspektywę. Ujrzałem to, co rozgrywało się przede mną z innego punktu widzenia. Postacie wciąż unosiły się ku niebu, wypływając z samego serca nocy, ale w moim wnętrzu znów zaczął dochodzić do głosu rozsądek. To z całą pewnością jakieś subiektywne doznanie. Choć to nie czyni go mniej rzeczywistym, ale jest ono tak czy owak subiektywne. Blask księżyca i ruch gałęzi dały w połączeniu pożywkę dla mej wyobraźni, w której pojawiły się takie, a nie inne obrazy. Ja zaś z jakiegoś powodu dokonałem ich projekcji i sprawiłem, że zacząłem dostrzegać je obiektywnie. Wiedziałem, że tak właśnie musiało być. Padłem ofiarą wyrazistej, nader ciekawej halucynacji. Zebrałem się na odwagę i zacząłem przesuwać się naprzód po rozległej połaci piasku. Najowisza, czy to wszystko faktycznie było tylko złudzeniem, subiektywnym doznaniem, a może to tylko mój rozum starał się za wszelką cenę wyjaśnić coś. Dlaczego nie znajdował wytłumaczenia? Wiedziałem tylko, że ogromna spirala postaci unosiła się ku ciemnemu niebu przez bardzo długi, zdawałoby się, czas i że moje zmysły funkcjonowały prawidłowo. I naraz postacie zniknęły. Znikły w jednej chwili, równocześnie w okamgnieniu przestałem odczuwać zdumienie wywołane ich obecnością, a jego miejsce zajął paraliżujący strach. W moim wnętrzu pojawił się płomyk ezoterycznego znaczenia tej odludnej, nawiedzonej okolicy, i silne dreszcze przeszyły mnie od stóp do głów. Rozejrzałem się pospiesznie dookoła. Z trwogą, bliską panicę, poszukując na próżno. Jakieś drogi ucieczki, a gdy zdaję sobie sprawę, że moje wysiłki skazane są na niepowodzenie, na powrót wpełzłem bezgłośnie do namiotu i położyłem się na piaszczystym posłaniu, opuszczając wcześniej odchyloną połę wejścia do namiotu, by nie widzieć wież skąpanych w blasku księżyca. A potem nakryłem się mocno kocem. Niemal chowając się pod nim z głową, usiłując w ten sposób zagłuszyć przerażliwe zawodzenie wiatru. Tłumaczył Robert Lipski. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.